Witam szlachetnych rodaków, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże. Jesteśmy pod lokalem obwodowej komisji wyborczej, w której 10 odbyły się wybory i odczytujemy wyniki. A do ogłoszone przez tą obwodową komisję numer 139, liczba wyborców uprawnionych 2357, niewykorzystanych kart 673. Wszystko wygląda, jak gdyby było prawidłowo, a wiemy, że nie jest, dlatego że głównym faworytem był infamis, czyli człowiek objęty klątwą świeckich, Bronisław Komorowski, Welszczunkowicz, który w ogóle nie powinien brać udziału i z tego powodu także te wybory są nieważne bezwzględnie, ex lege. I co widzimy? Braun Grzegorz, 15 głosów ważnych według tej obwodowej komisji numer 138, to jest protokół tu na dole. Duda 271, Jarubas 7, Komorowski, Bronisław Maria, więc infamis otrzymał 359 głosów. Korwin-Mikke 34, Kowalski 6, Kukiz 259, Ogórek 24, Palikot, kolejny infamis 35, Tanajno 5 i Wilk 10. Razem 1025 głosów. Sporządzeniem protokołu obecni byli członkowie komisji. Gołmisi Ewa, przewodniczący. Berezowska Marzena Zdzisława, zastępca przewodniczącego. Bryłka Teresa Maria, członek. Dorota Halina Anna, członek. Dorot Halina. Kaczmarek Paweł Tadeusz, członek. Piasecki Małgorzata Ewa i Staśkowiak Joanna Barbara, członek. Przypominamy, że Sejm Walny na sesji nadzwyczajnej w Kętach jednomyślną uchwałą z 18 kwietnia 2015 roku objął infamią Bronisława Komorowskiego oraz wszystkich posłów i senatorów, którzy głosowali za konwencją przemocową gender. I prosimy o rozpowszechnianie tej informacji, dlatego że głosowanie, oddawanie głosu na infamisa, jakim jest Bronisław Komorowski od 18 kwietnia 2014 roku, może być dla osób, które głosują, także rodzajem infamii. Prosimy o zainteresowanie się tą sprawą. Zapraszamy na oglądanie Królewska TV oraz Sejm Walny TV. Szczególnie polecamy ostatnią sesję, która się odbyła w Konstantynowie Łódzkim 8 maja 2015 roku. Na YouTube możecie Państwo dokładnie się dowiedzieć, na czym polega ta infamia, szczególnie z mowy marszałka Leszczyńskiego i pana szlachetnego Polaka Cezary Tołsty. Mówiła
Beata Andrejas, poseł ziemski z Wrocławia, ziemi dolnośląskiej i opolskiej. Dziękuję i pozdrawiam.